Niektórych zbrodni można byłoby uniknąć. Można znaleźć inne wyjście z sytuacji, podjąć właściwsze decyzje. Bywa też tak, że ludzka psychika nie jest w stanie poradzić sobie z przytłaczającym stresem. Czy w takim razie każdy morderca jest żądnym krwi psychopatą? Witajcie! To jest podcast Zbrodnia do kwadratu, a ja nazywam się Kasia. To tak w ramach wyjątku, bo ostatnio dostałam komentarz, że fajnie byłoby wiedzieć coś więcej o mnie. Ciekawskich odsyłam do zakładki Społeczność na YouTubie czy na Instagrama, gdzie czasem wrzucam też coś od siebie. I to w sumie tyle z prywaty. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu. Dziś znów cofamy się do powojennej Polski. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Tym razem jednak przeniesiemy się do Kielc, a co się tam wydarzyło, posłuchajcie sami. Dzieciństwo na ogół kojarzy się z przyjemnym okresem beztroski. Jednak jeśli za młodo doświadczymy traum, często odbijają się one na naszym późniejszym funkcjonowaniu, czy to w życiu rodzinnym, czy w społecznym. Będąc nastolatką, Halina zdążyła poznać gorycz dnia codziennego. Szkołę ukończyła na poziomie podstawowym, właściwie zaliczyła jedynie 7 klas i została zmuszona przerwać edukację. Rodzice potrzebowali pomocy na gospodarstwie, w domu się nie przelewało. O ile nie wiadomo, czy sama doświadczyła przemocy ze strony ojca, to pewne jest, że ten bił jej matkę. Nie zwracał wtedy uwagi na to, kto stoi obok. Najczęściej był też wtedy pijany. Od tak przykry obrazek tamtych czasów. Zresztą dziś w wielu miejscach nadal można zaobserwować podobne podejście, zachowania, więc łatwo jest to sobie wszystko wyobrazić. Ojciec ostatecznie popełnił samobójstwo, co dla dziecka stało się ogromnym przeżyciem. Nieważne jaki był, był w końcu jedną z najbliższych jej osób. Nic więc dziwnego, że kiedy jako 15-latka poznała Edwarda, próbowała jak najszybciej wyrwać się z tej, co tu dużo mówić, patologicznej rodziny. Według nich zakochała się w nim do tego stopnia, że uciekła z rodzinnego domu. Właściwie bliskim musiało być to na rękę, bo już rok później, gdy Halina i Edward planowali ślub, dostali specjalne pozwolenie, bez którego nie mogliby zawrzeć związku. Musieliby czekać do ukończenia przez dziewczynę pełnoletności. Na początku para mieszkała u teściów Haliny, ale w pewnym momencie zaczęła się ich wędrówka od domu do domu. Co rusz mieszkali u różnych członków rodziny. Od dziadka dostać mieli 12 hektarów gospodarstwa. Mieli, ale nie dostali. Dlatego ostatecznie z wiosek pod Kielcami wyjechali do miasta, gdzie Edward w 1972 roku jako pracownik kombinatu budowlanego otrzymał mieszkanie w bloku przy ulicy Wiosennej. Jednak sam chciał, aby żona siedziała w domu, zajmowała się nim i dziećmi. Mieli ich dwójkę, Mirosława oraz Justynę. Dzięki zaradności Edwarda stopa życiowa rodziny się podniosła. Pracodawcy też byli z niego zadowoleni. Zacytuję Wam opinię wystawioną przez zakład. Jest pracownikiem zdyscyplinowanym, bardzo dobrym fachowcem, wysoko wydajnym. Oprócz normalnych 8 godzin pracował również w godzinach popołudniowych celem szybkiego oddania budynku do użytku. Kierownictwo budowy nie ma żadnych zastrzeżeń do obywatela Edwarda Chudzickiego. Co rusz wymieniali samochody. Mieli Poloneza, Żuka, Fiata 125P, a nawet kupili działkę w rodzinnym Cedzynie, gdzie planowali wybudować dom. Kiedy w kwietniu 1980 roku Edek wyjechał za pośrednictwem firmy Exbud do RFN, budynek stał już na ich posesji w stanie surowym. Za granicą chciał się dorobić, wykończyć dom. Swoją nieobecność rekompensował drogimi prezentami z zachodu. Podobno z Niemiec mąż przywoził tyle ciuchów, że ta część z nich sprzedawała. Wiadomo, jak ciężko było wtedy dostać niektóre teraz dla nas podstawowe rzeczy, więc ten mini biznes również dobrze się kręcił.
Jednak okazało się, że Chudzicki jako mąż był bardzo surowy. Nie znosił sprzeciwu i bezpodstawnego wydawania pieniędzy. A Halinie podobało się życie w luksusach. Dlatego dużo się kłócili, momentami dochodziło do rękoczynów. Chudzicka skarżyła się sąsiadkom, że mąż ją bije. Tak wyglądały wszystkie urlopy Edwarda. Do kraju przyjeżdżał kilka razy w roku, miał gdzieś co dzieje się w domu. Nie interesowały go dzieci, to znaczy nie do końca, bo kiedy Mirek miał wypadek i wylądował w szpitalu, jako ojciec szybko zjechał, aby przy dziecku być. Tak donosił w 1986 roku dziennik Echo Dnia. W małżeństwie nie układało się totalnie. Po nieudanych świętach na początku stycznia 1986 roku Edward spakował się i wrócił do RFN-u. Halina rozpaczała, że mąż za granicą dorobił się kolejnego dziecka i że ma na boku kobietę. Że dla nich zostawił rodzinę w Kielcach. Zabrał też ze sobą 17 milionów starych złotych, biżuterię oraz dwa kożuchy. Zostawiając tak naprawdę swoją rodzinę z niczym. Ale ona sama lepsza nie była. Dopiero później na jaw wyszło, że przed rozstaniem też miała kochanka. W 1985 roku poznała Stanisława Kwiatka, taksówkarza. Był całkowitym przeciwieństwem Edwarda. Podrywał Halinę, adorował, był romantyczny i szarmancki. Ich romans był na tyle płomienny, że oboje planowali rozwody. Z jednej strony było jej więc na rękę, że mąż wyjechał, z drugiej odciął ją od pieniędzy. W maju nie przyjechał nawet na komunię własnej córki. Zatelefonował jedynie, a żona wyrzuciła mu przez słuchawkę, że powinno być mu wstyd, że powinno być mu przykro. Właściwie wszyscy zaproszeni goście słyszeli tą rozmowę i byli w szoku. Tylko, że oprócz syna i żony z Chudzickim kontaktu nie miał nikt. Odciął się całkowicie, co wzbudzało podejrzenia jego bliższej rodziny. Jego siostra zgłosiła na milicję zaginięcie brata 4 miesiące po jego rzekomym wyjeździe. W raporcie odnotowano, że w domu dochodziło do awantur i że Halina miała kochanka. Funkcjonariusze zainteresowali się sprawą, ale szybko sobie odpuścili, gdyż według żony Edward współpracował z wywiadem państw zachodnich. A wiadomo, że wywiad stał dużo wyżej niż zwykły pracownik milicji i raczej nie chcieli się tam wtrącać. Przełom w sprawie nastąpił dopiero, gdy brat Chudzickiego, Marian, pojechał do domu w Cydzynie naprawiać samochód. W garażu zorientował się, że kanał, który tam był, zrobił się jakby płytszy. Kiedy opowiedział o tym siostrzeńcowi, nie synowi Edwarda, tylko siostrzeńcowi, ten przyznał, że Halina wraz z synem Mirosławem w styczniu 1986 roku robili w stosunkowo nowym garażu jakieś przebudowy. Było to na tyle dziwne, że pracami remontowymi zajmował się tylko i wyłącznie Edward, a budowa domu w Cydzynie Chudzickiej wcześniej nie interesowała. Po tej rozmowie Marian pojechał na posterunek milicji i zgłosił swoje podejrzenia odnośnie zniknięcia brata, dziwnej wylewki w garażu. Zeznał, że jego szwagierka żaliła się na brak pieniędzy, a tak naprawdę wydawała je na prawo i lewo. Nawet remont w domu zrobiła. We wrześniu funkcjonariusze na budowę pojechali wraz z synem Chudzickich, wtedy już 18-letnim Mirosławem. Chłopak od początku przyznawał się do winy i wskazał, w którym miejscu leży ciało. Kiedy rozkuto beton, milicjanci wyciągnęli z dołu 12 lub 13 reklamówek z rozczłonkowanymi zwłokami, w zależności od źródeł. Tu cytat z akt sprawy. 5 września 1986 roku w Cydzynie przy ulicy Lubrzanka, w garażu budynku piętrowego w stanie surowym, ujawniono zwłoki Edwarda H., lat 44. Były zakopane na dnie kanału samochodowego w piaszczystym podłożu i zabetonowane. Zwłoki znajdowały się w 12 oddzielnych workach foliowych, kolorowych, z napisami w języku niemieckim. W worku granatowym głowa mężczyzny z włosami koloru szaten,
Głowa oddzielona od szyi tuż przy podstawie czaszki. W dwóch workach foliowych znajduje się całe lewe udo wraz z kośćmi miednicy. Jaki motyw miał Mirosław Chudzicki, aby zabić ojca? No właśnie żaden. Sam twierdził, że ojciec go lubił, a on sam go kochał i podziwiał. Czasem dostał od niego lania, ale tu cytując, zawsze słusznie. I to oczywiście nie on zaplanował morderstwo Edwarda, a Halina, która też od początku się przyznawała. Mirka poprosiła jedynie o pomoc, jak sama powiedziała podczas wyjaśnień. Za pomoc w zabójstwie ojca, a następnie ukrycia zwłok, obiecałam synowi dać dom, przerejestrować samochód marki Polonez i Żuk na jego nazwisko i utrzymywać go do czasu jego orzęku. Już miesiąc później na łamach gazety Słowo Ludu pojawił się pierwszy artykuł zatytułowany Pani zabiła pana. To właśnie tam ujawniono motyw i całą zbrodnię. Prokuratura zgodziła się na upublicznienie danych ofiary oraz morderców. Sprawą zaczęły żyć całe Kielce i do momentu skazania ludzie tłumami ustawiali się pod kioskami, aby kupić najnowsze wydanie Echa Dnia czy Słowa Ludu. Ale po kolei. Cofnijmy się do grudnia 1985 roku. Edward wrócił wtedy z zagranicy i oznajmił rodzinie, że zostaje w kraju na stałe. To pokrzyżowało plany Haliny, która już od 2 miesięcy miała kochanka i do męża przestała żywić jakiekolwiek uczucia. Zresztą mąż o romans ją podejrzewał. Od 22 grudnia dzień w dzień w domu Chudzickich wybuchały awantury. Edek wyzywał żonę od najgorszych oraz bił ją. Po wyjątkowo spokojnych świętach Halina poszła do pokoju syna i powiedziała mu przez łzy, że planuje zabić swojego męża, a jego ojca. Mirek tłumaczył jej wtedy, że wkrótce będzie pełnoletni, że mogą zabrać młodszą siostrę Justynę i wyjechać. Nie brał słów matki na poważnie. Przez kilka kolejnych dni obiecywał, że wkrótce się to skończy. Podsuwał jej różne rozwiązania, ale ta nie dawała za wygraną. Dla niej wyjście było tylko jedno. Dziesiątego grudnia nastąpiło apogeum. Rano między małżonkami doszło do sprzeczki. Edward cały dzień spędził poza domem pijąc. Wrócił wieczorem. Wtedy Chudzicy kolejny raz pokłócili się o pieniądze i zdradę Haliny, a pijany Edward uderzył żonę. Kiedy usnął w salonie na wersalce, kobieta znów poszła do pokoju dzieci i obudziła syna. Mirek absolutnie odmówił pomocy przy morderstwie, jednak matka namówiła go, aby stanął w przedpokoju i pilnował. Zapewne, żeby Justyna się nie obudziła i żeby nic nie zobaczyła. Synowi przyniosła pół szklanki wódki, sama wcześniej wypiła kieliszek. Halina spod wanny wyciągnęła siekierę i dwoma ciosami w głowę męża zabiła. Kiedy zawołała syna, temu zrobiło się słabo na widok martwego ojca. Prawie zemdlał i matka musiała dać mu leki na uspokojenie. Potem razem przenieśli zwłoki do wanny, a w kuchni dopili resztę alkoholu. Halina ciało Edwarda postanowiła rozczłonkować. Może ze względu na upojenie, może ze względu na adrenalinę i stres. Kobieta z zimną krwią poćwiartowała zwłoki. Zapakowała je w foliowe torebki i do dużego garnka, który wyniosła na balkon. Pozbywanie się ciała i sprzątanie po całej masakrze zajęło Chudzickiej całą noc. A potem jak gdyby nigdy nic świętowała Sylwestra ze Stanisławem, czyli ze swoim kochankiem. Poszła z nim do swojej siostry na dancing, a ostatecznie wylądowali w mieszkaniu na Wiosennej. Tam dalej imprezowali, jednak ledwo wybił nowy rok, Halina przyznała się kochankowi do zamordowania męża oraz do tego, że ciało nadal jest w mieszkaniu. I było jeszcze przez 2 kolejne dni. Dopiero 2 stycznia wtajemniczona trójka reklamówki ze zwłokami wywiozła na budowę w Cedzynie, do domu, który był marzeniem Edwarda i jak trafnie ujęła to redaktorka Słowa Ludu, na długie miesiące stał się on jego grobowcem. Co gorsza, nikt nie przejmował się tym, że 8-letnia wtedy Justyna patrzy, jak z mieszkania wynoszone są torby. Na szczęście dziewczynka nie rozumiała, co się dzieje i nie wiedziała, co znajduje się w środku.
Torby wpakowali do dołu wykopanego w garażu w Cedzynie. Wykopali go, aby zwłoki rozłożyły się szybciej. Następnie przysypali je ziemią, ułożyli deski i zalali cementem. To był właśnie ten, w cudzysłowie, remont, o którym wspominał siostrzeniec Chudzickiego. Resztę dowodów pozbyli się, rozpalając ognisko i wrzucając do niego ciuchy, torby, zakrwawioną poduszkę. Potem Halinie zostało zrobić w domu remont i udawać, że mąż wyjechał do kochanki. Co najlepsze, nikt jej w to nie chciał wierzyć. Co jak co, ale o zdradę nikt Edwarda nie podejrzewał. Proces Chudzickich oraz Kwiatka wzbudzał ogromną sensację. Największym szokiem dla społeczeństwa było bestialstwo Haliny. O takiej zbrodni nikt nie słyszał. Chudzicka była jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą kobietą w Polsce, która rozczłonkowała zwłoki swojej ofiary. W dodatku dość młodą, bo miała wtedy 35 lat. Społeczeństwo domagało się kary śmierci dla morderczyni. Jednak podczas procesu omawiane były wszystkie kwestie, które przyczyniły się do zabójstwa. Sam Mirek zeznawał, że matka była w złym stanie psychicznym. Do końca byłem przekonany, że matka jest w stresie, że odgraża się i nie będzie zdolna do zabójstwa, ale nie umiałem jej odmówić. Nawet teraz nie mogę zgodzić się na jej potępienie, choć sam mam wyrzuty sumienia. Mówił na sali rozpraw. Z akt wyczytać możemy. Sprawa jest bardziej złożona, bo można wśród motywów dostrzec jeden wysuwający się na plan pierwszy. Zabójstwo męża było następstwem szczególnego układu emocjonalnego, jaki wyklarował się w tej rodzinie. Pragnienia materialne przewyższyły normy rodzinne. Nie wytworzyły się odpowiednie więzi pomiędzy ojcem rodziny a matką i dziećmi. Ojciec postrzegany był jako tyran, zły człowiek. W jednych z wyjaśnień oskarżona przyznała, że dążyła do przezwyciężenia zła, którym był jej mąż. 22 października 1987 roku ogłoszono wyrok. Kiedy podczas mowy końcowej prokurator wnosił o 25 lat więzienia dla Haliny oraz pozbawienie jej praw obywatelskich na 10 lat, tłum zgromadzony na sali skandował, że to za mało. Obrońca Mirka tłumaczył, że chłopak w tej sytuacji został postawiony między młotem a kowadłem, co z jednej strony było prawdą. Natomiast prawnik Stanisława, że ten próbował jedynie uchronić ukochaną przed odpowiedzialnością karną. Ostatecznie Halinę za morderstwo i zbezczeszczenie zwłok skazano, tak jak wnosiła prokuratura, na 25 lat pozbawienia wolności oraz na 10 lat pozbawienia praw. Mirka za pomoc w przeniesieniu zwłok, stanie na czatach i zatajenie sprawy, na 10 lat pozbawienia wolności i odebranie na 5 lat praw. Ostatnim skazanym został Stanisław, który za zacieranie śladów i również zatajenie sprawy dostał 5 lat. Chudzicka uniknęła kary śmierci tylko dlatego, że podczas dokonywania zbrodni była w ciężkim stanie psychicznym. Była przez męża zaszczuta i nie potrafiła znaleźć innego wyjścia z sytuacji. Uważała, że cokolwiek zrobi, mąż będzie się mścił. O dalszych losach obu panów nie wiadomo nic, natomiast Halina w więzieniu była przykładną osadzoną. Nie wchodziła w konflikty ze współwięźniarkami, ze strażnikami. Była nawet nagradzana. To przyczyniło się do jej wcześniejszego zwolnienia. Z zakładu karnego w Czersku zwolniona została 4 lata przed odsiedzeniem pełnej kary. Wróciła do Kielc i na ten okres zastosowano wobec niej dozór kuratora, czyli z więzienia wyszła w 2007 roku, a od 2011 jest już wolnym człowiekiem. To znaczy, nie wiadomo, co się z nią dzieje. Mogła zmienić nazwisko, wyprowadzić się później z miasta. Nie ma właściwie co szukać jakichkolwiek śladów pochudzickich gdziekolwiek. Serio. Sprawa ta była wyjątkowa jeszcze pod jednym względem. Tak jak już wspominałam, została ona szeroko opisana przede wszystkim w cyklu Pani zabiła pana w gazecie Słowo Ludu. Jak donosi Gazeta Wyborcza,
dziennikarka, która pisała artykuły, miała dostęp do akt, zeznań i mogła kontaktować się z trójką podejrzanych. Wszystko to za zgodą prokuratora, stąd też znane są nazwiska zbrodniarzy. Cytując, nie zwalniało to jednak autorki reportażu i osób decydujących o jego ukazaniu się od oceny, jakie ujemne skutki może to wywołać. Społeczeństwo urządziło sobie takie ówczesne reality show z całej tej sprawy. Wszelkie motywy zostały sprowadzone jedynie do romansu Chudzickiej oraz majątku, jaki miał jej zostać po mężu, a każde kolejne wydanie gazety sprzedawało się jak ciepłe bułeczki. Ludzie zarzucali też redaktorom, że publikują oni gotowy przepis na morderstwo, gdyż niektóre opisy były przerażająco dokładne. I trudno się z jednej strony nie zgodzić, chociaż dziś wydaje mi się to normą, w dobie podcastów oczywiście. Ja sama po przeczytaniu artykułów z tamtego okresu początkowo negatywnie nastawiałam się do postaci Haliny. Teraz jestem bardziej neutralna, nie mam zamiaru jej bronić ani potępiać. Jedyne, co wzbudza we mnie ogromne emocje, to udział w całej sprawie Mirka. On faktycznie patrzył na cierpiącą matkę, ale z drugiej strony próbował ją powstrzymać. I nie wiem, zastanawiam się, jakie wy macie odczucia względem tej sprawy. Jak postrzegacie tą całą historię i jej bohaterów? Bo to jest już koniec odcinka. Niestety lub stety. Ja czekam też na wasze opinie co do kierunku, w jakim idzie podcast. Czy podoba wam się format, w jakim nagrywam? Co byście dodali? Co byście zmienili? Ja jestem z niego coraz bardziej zadowolona, ale robię go też dla was. Chciałabym, aby to współgrało. Myślę, że za jakiś czas wezmę się za sprawy zagraniczne, bo ostatnio pojawiają się tu tylko polskie sprawy. Nie chcę was zanudzić. W sumie to tyle. Trzymajcie się i miejcie oczy szeroko otwarte. Pa, pa.